Witam, jest niedziela, nagrywam właśnie filmek z Welsh Pool oczywiście. Dużo sklepów jest zamkniętych, biznesów. No niedziela, tu jest inaczej trochę niż w Anglii. No i muszę podstawowe rzeczy sobie załatwić ze sklepu, jak jakieś jedzenie czy papier toaletowy, na przykład takie rzeczy, także zobaczycie. Okay. To jest ogólnie całe centrum Welsh Pool, można tak powiedzieć. Idziemy do Morrison. Jestem tu też tak nowy, nie wiem gdzie co jest. Idąc w tą uliczkę, co szliśmy, tu jest jeden właśnie kościół ewangelicki i dosłownie obok jest kościół baptystki. Jest jeszcze jeden inny kościół w inną stronę, gdzie idziemy. Jest tu taka cisza, taka trochę nienaturalna dla mnie. Jest za cicho, jakby to powiedzieć. Jestem jakby w innej planecie. Tam jest Funciak i Pepko. Pepko sprzedaje ciuszki. Tak, kolejny jakiś sklep, gdzie nie zobaczysz w Anglii. Przynajmniej ja nie widziałem Pepko w Anglii. Jest tutaj też Spar. Na razie nie wiem, gdzie Spar się znajduje, ale wiem, że jest. Tu jest jakiś bar, jeden z tańszych, fajniejszych podobno. Jest walizki Morrison. Sklepik jakiś, który jest na szczęście otwarty w niedzielę tutaj. Dowiedziałem się, że od 30 do 40% ludzi wywali tylko po walizku gada. Na przykład, o, macie przykład. Wejście to jest Mynetwa. Albo Alan in Nuni, tylko wyjście. Trudny język. Kwiatki 3,50. To ja sobie wezmę zgrzewkę bananów. O, wrzucę sobie do koszyka. 78 pensów, 5 pach. A to są za funta niecałego. Mandarynki, pomarańcze, cytryny, papryczka, 59 pensów. A jesteśmy w Morrisonie. Morrison to jest jeden z droższych sklepów w UK całym ogólnie, nie? Szynki, marchewki, 65 pensów, jakiś worek. Kuły. Jakiś miłdył możesz sobie kupić
coś głównego, przekąskę i jakiś napój za 4 funty. Ale jest teraz przecena za 3,50. Kanapki 2,85 sztukę. Są nawet i za funta niektóre. Piersi z kurczaka 4,49. 4,49. Jakieś inne filety z piersi 5 funtów. Kurczaczek 3,45. Takie większe za 5. Wziąłem sobie jajeczka, jedno jajko 30 pensów. Mielone za 5. Jesteśmy ze serami w sekcji serów. Są za funta, za 38 pensów. Jakieś jogurty naturalne za funta. Patyczki serowe 2,50. Jakieś kuleczki w opakowaniu 3,55. Serki w trójkątach 1,90. Filadelfia 2,20. A to sobie będę brał właśnie. To są jeszcze soft cheesy u góry. Jakieś inne. Okej, to są chleby, są za 75 pensów, 800 gram chyba, jakieś inne, albo 2 za 20, 2 za 2,50, obojętnie jakie, są za funta, są nawet jakieś morrisonskie za 47 pensów, 74 pensów. Chowis, nie chowis, lepsza półka teraz, dwójkę, 1,80, no takie są ogólnie ceny w UK, albo w Walii przynajmniej, na pieczywo. Kupiłem też papier toaletowy 9 rolek za 5 funtów w Morrisonie. Ogólnie za takie wszystkie rzeczy wydałem 10 funtów 24 pensy. Mam dwa serki na chleb. Chlebek kupiłem tak tymczasowo. A potem idziemy jeszcze zobaczyć jakiś inny sklep. Nie wiem do końca. Trochę mała bariera językowa jest z lokatorem, co mnie odprowadza. I'm gonna eat you with you! Yeah! A nie, tu mi jednak pokazuje okolice, jakie są. Restauracja tam była za nami z Indii. Jakieś miejsce na fish and chips. Jakiś, nie wiem, bar? Rzeźnik, nie wiem. Zabawki, jakieś miejsce do grania w karty, czy tam nie wiem do końca. A tu jest sklepik z amerykańskimi cukierkami sprowadzanymi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tu jest jakiś inny bar, Royal Oak. W sumie pub. Jakiś bank oszczędnościowy nawet tam jest. O ile jeszcze jest otwarty. Bo podobno dużo takich właśnie rzeczy w Łałżpu zostało zamknięte z czasów choroby. A tam jest jeszcze jakiś inny kościół. Fajna, ładna miejscówka. Jakiś Walijczyk mi już się zatrzymał i mówi, jak ci się podoba Walia, czy tu będziesz na długo. Są mili ludzie,
powiedzą cześć tobie, uśmiechną się. O, miejsce do wynajęcia na biznes. Jakby ktoś chciał. Baba Ali, kebaby, pizzy. Tam jest poczta, mały sklepik Premier. Nawet Greggs mają tutaj. O, budynek na sprzedaż. Dwa rezydentalne i trzy komercyjne. Te domy, co tutaj są w tych agencjach, to one ogólnie są na całe hrabstwo prawdopodobnie. Tu jest taki banking hub, tu właśnie można uzgodnić, jeśli chcesz konto mieć w NatWest, HSBC, Santander czy Barclays, bo też niedawno było zamknęli te banki i zrobili właśnie taką placówkę i wszystko w jednym. Tu kiedyś był ratusz, taki jakby council hall, coś takiego, city hall, ale też został zamknięty i zrobili z tego sklep. Idziemy teraz do sklepu B&M. Wiem, że to jest obok Tesco. W niedzielę supermarkety są otwarte tylko do 4:00. I niektóre puby w Łałszpu, ale nie wiem, do której są puby otwarte. Pełno tu jest gór. Jak widzicie, górzysty teren. Laski. Mówię, że mówię laski, bo wiadomo, duże lasy to nie są. Kolejny jakiś pub. Sowa i kot. Zobaczcie, walizki, car park, toalety, to bajas, parsio, toilega, jakoś tak, nie wiem, difficult language. Ciężki język, w mowie nie za piękny, ale jak śpiewany jest, to dosyć ładnie brzmi. Już słyszałem jakieś walijskie pieśni. Ładny domek, budynek, stary, ale ładny. Jakaś piekarnia, bakehouse. Bar piwny. Nawet take away robią. A tu jest jakiś walijski sklep NFU Kimry, Kimry to Walia. To ja wiem.
sobie, że na przykład open to jest agor, a godzina to avr. A jest przychodnia Ferylfa. Fomesi. Ferylfa. Jakoś tak. Na pewno na 100% dobrze nie wypowiadam tych walijskich słów, ale próbuję. Nie wiem, może pójdę do szkoły na walijski. Jesteśmy, dotarliśmy do BNM. Krosejo. Jakoś tak, znaczy witaj. To taki duży BNM. Podobno jeden z tańszych sklepów, a widzę ceny normalne. Jakieś, nie wiem, puszki tuńczyka 3,40, szczuki za 60 pensów, fasole 1,20, makarony jakieś, zupki chińskie, nie wiem, 45 centów jedna, ale kupisz 3, to 1,20. Tu są jakieś za 35 pensów. Stotki za funta, piwo za 2 funty niecałe, zgrzewki do 5. Kocyki jakieś, nie wiem, 15, takie grubsze. No ceny tu są w Walii takie bardziej standardowe. Sklep od sklepu nie za bardzo się wyróżnia, jak w Anglii na przykład. Jeśli chodzi o ceny. Jakieś o... Tu nie ma cen. A nie, są ceny. Od 1 funta 4 funty. Ja szukałem metek takich na tych półkach. Pięć funtów, zegarki, zegary, znaczy się na ścianę. O, kubki za funta. Krupnik 15,50. A to właśnie wracam się w stronę domu. Kupiłem 5 zupek chińskich, zapłaciłem za to wszystko 1,90. Zupki głównie z Wietnamu, 2 z Chin. Nie wiem, jak to smakuje. Na pewno nie jest to jedna z zdrowszych opcji. No ale początki, nie? Początki zawsze są trudne. I wiadomo. Trzeba wykombinować coś, na co można, nie? A więc... Dzisiaj gorąco jest. W Walii jest bardzo ciepło. Pierwszy dzień w Europie, gdzie nie jest mi zimno. Po przyjeździe z Kambodży jestem tylko 2 tygodnie. Nie wiem, jaka jest temperatura, także nie mogę wam niestety powiedzieć. Ale chciałbym powiedzieć, że dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że było fajnie i się wam spodobało. Dziękuję za oglądanie od początku do końca. Tak jak i reklam, jak zawsze mówię, za komentarze, za lajki, za subskrypcje, za wspieranie w jakikolwiek sposób. To mi naprawdę pomaga, to mnie naprawdę motywuje. Dziękuję wam wszystkim. Chcę mieć dobre relacje z widzami, chcę mieć kontakt, chcę się komunikować, wiadomo. Mam też patrona. Jak ktoś jest ciekawy... tak, troszkę zmęczony jestem. Jak ktoś jest ciekawy, to tam na patronie mam właśnie opowieści w języku angielskim, jakieś tam rysunki. I zaraz niedługo będę też dawał zdjęcia z moich przygód, które na przykład nie będą na YouTube. Nie będę ich stawiał na YouTube, będę je stawiał na Patrona. Właśnie po to,
żeby zaciekawić może widzów. Nie wiem, jak to pójdzie, nie wiem, jak to w ogóle wyjdzie z tym, ale bardzo fajny pomysł. Także dziękuję bardzo, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.